W Sopocie każdy znajdzie ciekawą pracę i godziwe wynagrodzenie. Łączy nas Sopot. Karnowski był skarbnikiem Pomorskiej Platformy. Prezydent Sopotu w ogniu oskarżeń o korupcję. Jeżeli by przeszedł ten projekt, o który ja złożyłem, to by mogło być 5 mieszkań. Dobrze, ja bym miał faceta, który by nam to zrobił, ale ja bym chciał jedno mieszkanie, nie do blasku. Prezydent podejrzany jest o złożenie korupcyjnej propozycji miejscowemu biznesmenowi. Nagraną przez przedsiębiorcę rozmowę z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim ujawniły media. Mieszkania, których rzekomo domagał się prezydent Sopotu, miały być dobudowane w znajdującej się w centrum miasta kamienicy. Porównuje aferę sopocką z aferą Dochnala i Pęczaka. Porównuje mieszkania w kamienicy z pamiętnym Mercedesem Full Wypas. Za mieszkania w centrum Sopotu można bodaj kupić 6 takich Mercedesów z firankami. Czas podjąć prawdziwą walkę z korupcją i przestępcami, by żyło się lepiej wszystkim.